Avri TV. Witam serdecznie wszystkich na instrukcji montażu urządzeń marki Avrisol. Tutaj przede mną na stole roboczym leży falownik. Specjalnie położyliśmy go w ten sposób, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają wszystkie wejścia i porty na nim. I zacznę od mojej prawej strony. Tutaj znajduje się wyjście o nazwie GRID, czyli wyjście sieciowe, gdzie wpinamy się z kablem sieciowym. Wyjście backup, bo SZR znajduje się w środku falownika. Tutaj jest wyjście na moduł komunikacyjny Wi-Fi bądź też Wi-Fi i LAN. Tu jest cały zestaw złączy komowych. Tutaj też będziemy wpinać BMS-a oraz licznik. Wejście bateryjne strony DC. No i trzy wejścia strony PV do zasilania z generatorów fotowoltaicznych. No i oczywiście włącznik, wyłącznik strony DC on-off. Na potrzeby tego nagrania przygotowaliśmy zamontowany uchwyt na ścianie, przygotowany kabel komunikacyjny licznika energii, kabel uziemiający, kable zasilające z generatorów PV oraz jest również przygotowany, wyprowadzony kabel z rozdzielni głównej, która aktualnie jest oczywiście rozłączona, ponieważ będziemy cały ten system w tym momencie uruchamiać. Falownik jest już zawieszony. Dokręcamy śrubę kontrującą po prawej stronie falownika. Kolejnym elementem jest przykręcenie uziemienia w miejsce znajdujące się pod falownikiem. Skoro falownik wisi już stabilnie na ścianie i mamy przygotowane i wpięte uziemienie, przejdziemy do podpięcia strony AC, którą, jak wspominałem wcześniej, była już wcześniej przez nas przygotowana i wpięta do rozdzielni głównej. To jest złącze AC, a raczej jego zaślepka. Przeciągamy kabel i będziemy zarabiać samo złącze. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że każdy z tych pinów jest opisany, neutralny, uziemienie faza pierwsza, faza druga, faza trzecia. Skoro wtyczka została już zarobiona, pozostało jedynie umieścić ją w zaślepce, aż usłyszymy szczęknięcie. Wpinamy następnie w złącze sieciowe i falownik jest gotowy do pracy z siecią. Złączka backup wygląda dokładnie tak samo jak złączka AC od strony sieci. Na potrzeby tego nagrania nie będziemy uruchamiać backupu, ale pokażę, jak ją wpiąć. Należy ją po prostu wpiąć w łok. Następnie wpinamy moduł komunikacyjny WLAN w port opisany COM i dokręcamy go z dwóch stron śrubami. Następnym elementem, który będę chciał zamontować, jest kabel komunikacyjny do BMS-a oraz kabel komunikacyjny, wcześniej też przez nas przygotowany, do licznika energii, który jest zamontowany w tej skrzynce. Będę je teraz przeciągał poprzez zaślepkę wyjść komunikacyjnych, które znajdują się w zestawie z falownikiem. Odkręcam nakrętkę, wyciągam gumę, która jest izolacją, żeby nie dostawała się woda do środka. Tak przygotowane kable umieszczamy w osłonie. A następnie przeciągamy. W pierwszej kolejności wpinam kabel od licznika w port RS485, a następnie wpinam kabel do portu podpisanego jako BMS. Zakręcamy następnie zaślepkę. Ostatnim elementem, który podepniemy przed złożeniem magazynu energii, będzie zasilanie strony DC z generatorów fotowoltaicznych. Skoro mamy już zamontowany falownik, to kolejnym etapem, który dzisiaj wykonamy, będzie montaż magazynu energii. Na stole stoi BMS wraz z podstawą. Za chwilkę na tej podstawie, którą ułożymy na posadzce, będziemy kładli moduły bateryjne. Ostatnim elementem, który będę omawiał dzisiaj, jest montaż licznika energii, który znajduje się w tej skrzynce,
opiszę pokrótce, jak go zamontować i jak przygotować kabel komunikacyjny między falownikiem a tym oto licznikiem. W pierwszej kolejności odkręcamy śruby stabilizujące. Znajdują się z obydwu stron BMS-a. Po złożeniu całego zestawu należy ponownie przykręcić śrubki stabilizujące. Kolejnym elementem, który wykonamy, jest użycie prefabrykowanego kabla komunikacyjnego pomiędzy falownikiem a BMS-em. Wpinamy go do portu inwerter po usunięciu zaślepki. Dopóki nie słyszymy kliknięcia. Ostatnią częścią połączeń pomiędzy falownikiem a magazynem energii jest okablowanie strony DC, które wpinamy do odpowiednich portów na baterii, jak i na falowniku. Wpinamy tutaj plus do odpowiedniego wyjścia podpisanego jako baterii plus, a następnie minus do wyjścia baterii minus falowniku. Analogicznie jak w falowniku wykorzystujemy prefabrykowane kable, wpinamy do wyjścia power plus i power minus. Należy również pamiętać o zamocowaniu kabla uziemiającego do BMS-a. Skoro mamy zamontowany już falownik i magazyn energii, przejdziemy do ostatniego elementu instalacji hybrydowej, czyli licznika energii, który to wysyła informacje do falownika, jakie jest zapotrzebowanie na energię w domu oraz na poszczególnych faz. Zwracam uwagę przede wszystkim na poprawne podpięcie komunikacji pomiędzy licznikiem a falownikiem. Wykorzystane zostały piny w wtyczce komowej 7 i 8, a następnie pin 7 został wpięty na port 24 tutaj, a pin 8 w wtyczce RJ45 na wejście 25 w liczniku. Szybka zasada działania licznika. Od spodu wchodzą kable zasilające, faza pierwsza, druga, trzecia oraz kabel neutralny. Przechodzi cała energia przez licznik, a właściwie prąd przez licznik i wychodzi na obwody domowe. Należy pamiętać o tym, że licznik zawsze musi znajdować się na samym początku sieci, aby mógł sczytywać wszystkie obciążenia domu. Tak przygotowany zestaw jest już gotowy do pracy i w następnej części zobaczycie, jak wykonać pierwszą konfigurację, aby móc w pełni korzystać z jego możliwości. Avri TV.